Baczność! Stój! W lewo! Zwrot! Spocznij! Baczność! Spocznij! Baczność! Prawo! Baczność! Patrz! Baczność! Na prawo! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Majora Hubala i jego żołnierzy. Baczność! Prawo! Patrz! Baczność! Na prawo! Patrz! Baczność! Spocznij! Baczność! Serdecznie wszystkich księży. Witam wszystkich was zgromadzonych według tytułów i godności. Stajemy tutaj, aby złożyć tę ofiarę za świętej pamięci majora Hubala, ale też dziękując Bogu za dar takiego człowieka, który niósł, a można powiedzieć, niesie dalej nadzieję w sercach ludzi. Byśmy godnie mogli uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej, uznajmy przed Bogiem naszą słabość, skłonność do grzechu i grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dzięki Tobie składają, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego, i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał. Którzy oddali swoje życie o wolność naszej ojczyzny, o zmarłych nam bliskich, z naszych rodzin i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Jestem szczęśliwa, że on zginął za ojczyznę. Bardzo chciałam wychować go na dzielnego, prawdziwego patriotę. Krysiuniu, bądź zawsze dumna z ojca. Wierzę, że pamięć o nim nigdy nie zagaśnie. I to zabrzmiało jak te same. Szanowni Państwo, te słowa to część wspomnień Krystyny Sobierajskiej, córki Hubala, która jest dzisiaj z nami i którą chciałem bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości. Witamy Pani Krystyno serdecznie i cieszymy się z Pani obecności. Szanowni Państwo, to, że osoba majora Hubala i jego bohaterska postawa wielkiego patrioty jest wciąż żywa, świadczy Państwa obecność i udział w uroczystościach, w uroczystych obchodach Dnia Pamięci o majorze Hubalu. Dlatego jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości, ale szczególnie serdecznie witam osoby Eugeniusza Grzyszczaka. Witamy serdecznie, Panie Marszałku. Witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejsze uroczystości weteranów i kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej z pułkownikiem Marianem Zachem.
duchownych z gospodarzem tutejszej parafii, księdzem Jerzym Cedrowskim, kapelana 25. Brygady Kawalerii Powietrznej księdza Piotra Majkę i dziękuję również pozostałym duchownym za odprawienie dzisiejszej mszy świętej. Ufając, że ojczyzna nie zażąda już od nas takiego poświęcenia jako Tuwalczyków, bądźmy gotowi, by służyć jej zawsze tak, jak potrafimy najlepiej. Dziękuję wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, staraniem których na ziemi opoczyńskiej czczona jest pamięć majora. Aby udział w dzisiejszych uroczystościach był dla Państwa okazją do umocnienia ducha patriotycznego oraz ducha służby dla naszej jednej wspólnej ojczyzny. Ojczyzny, której major Hubar poświęcił całe życie. Pozdrawiam z całego serca. Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Bronisław Komorowski. Dziękuję. Drodzy kombatanci, szanowni goście, witani przez gospodarza uroczystości zgodnie z funkcją, stopniem, dystynkcją i prezydencją, żołnierze licznie reprezentujące szwadrony ułanów, szanowni państwo harcerze. Pozwólcie, że będę wyrazicielem wszystkich tu zebranych i podziękuję panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu za to, że objął patronat nad dzisiejszymi uroczystościami i skierował w liście te piękne słowa do majora Henryka Dobrzańskiego i dla nas tu wszystkich zgromadzonych. Zgromadziliśmy się tu w jakże ważnej okoliczności. Tu w miejscu smutku i zadumy nad losami naszej Rzeczpospolitej. Jak one były pokrętne, wiemy o tym z historii. Ale naród i społeczeństwo, aby myśleć pozytywnie o losach ojczyzny współczesnej i o jej przyszłości, nie może zapominać ludzi i historii oraz ludzi, którzy tą historię tworzyli. Szanowni Państwo, witam wszystkich, którzy zgromadzili się, by oddać hołd pamięci niezwykłemu bohaterowi, który wolność ojczyzny cenił wyżej niż własne życie. 74 lata temu w tym miejscu poległ major Henryk Dobrzański Hubal. Był żołnierzem wybitnym, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, a w maju 1921 roku otrzymał Krzyż Srebrny 5. klasy Orderu Virtuti Militari. W styczniu 1927 roku, nie ukończywszy jeszcze 30 lat, awansowany do stopnia majora. I starzy, jak tutaj stoimy, będziemy tu zawsze przychodzić. Przysięgę legendzie złożymy, Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj. Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. Powróć koni rżeniem ku czasom odległym. Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo. Powróć koni rżeniem ku czasom odległym. Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo. Majorze Hubalu, czy słyszysz, jak echo bitewne gra larum? Krąg wiernych ci twych towarzyszy znów stanął na apel Hubalu. Majorze Hubalu, czy widzisz w ich twarzach żyjącą legendę? Tak szkoda, że tego nie widzisz, znów przyszli pod twoją komendę. Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj. Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. Przywołuję żołnierzy, którzy w 1939 roku stanęli mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji.
Wołam bohaterów polskich Termopolii, obrońców Westerplatte, Poczty Polskiej w Gdańsku, Wizny, Węgierskiej Górki i Warszawy, Ułanów spod Mokrej i Wólki Węglowej, żołnierzy znad Warty i Bzury oraz obrońców Helu, Tomaszowa Lubelskiego i Kocka. Wzywam obrońców Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, żołnierzy walczących na strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Wilna, Lwowa i Równego oraz bohaterów spod Kobrynia, Szacka, Jabłonia i Wytyczna. Stańcie do apelu. Doskonałego kawalerzystę, zwycięzcę konkursów hipicznych, zdobywcę nagrody księcia Walii, przyznanego dla najlepszego jeźdźca wojskowego wszystkich narodów. Stańcie do apelu. Wicemarszałek Sejmu, pan Eugeniusz Grzeszczak. Wiązankę od ministra obrony narodowej. Wiązankę złoży dyrektor Urzędu do Spraw Kombatantów. Ej, to pewnie!